Ale to dalej nic. Przedpokoju, bałazeria, świętej pamięci teściu przybija. Ziemia lekką będzie. Wyrwała i co oczyści z drugiej strony? Masakra, ale to dalej jest nic. Następna promocja, proszę państwa. Lili. Fit Week. Tydzień odchudzania i baba zwariowała. Wyobraź sobie tak, na śniadanie, rozumiem, bracie, kiełki. Nie wiem, z czego są kiełki, ale daje mi kiełki. Na kolację, grejpfrut. Masakra po prostu. Wczoraj wracam z pracy, patrzę na talerzu. Schabowy, myślę, będę żył, jest zielone światełko. Kroję, to taki głodny, zmęczony, wkładam do buzi, a tu co? Kiełki. Nie, placek z cukinii. Chłopie, jak mi to w ustach wszystko zaczęło rosnąć. Oczy łzami podeszły. Myślę sobie, do łazienki, nie wytrzymam. Zerwałem się, pamiętasz, ta podłoga. Jak wyminąłem takiego podwójnego tuluba z potrójnym Hasselhoffem, tylko przy lądowaniu mi trochę tak noga zeszła, no i te świeżo oderwano przybite deski od bałazerii zaczęły spadać. I każda po kolei, pach mnie w łeb, pach mnie w łeb, pach mnie w łeb. No i w naturalny sposób te deski wywaliły ze mnie te kijełki, tego grejpfruta i nawet tą cukinię, co jej nie zjadłem. Masakra. Ty wiesz, jak ona się wściekła? Ja nie wiedziałem, że ona zna takie wyrazy. Nazwała mnie nieokrzesanym neodentarczykiem ze zdegradowanym genem chilistycznych zachowań. Ja w ogóle nie wiem, co to znaczy. Ale wyobraź sobie, co takie kiełki mogą zrobić z kobiecym mózgiem? To jakaś dieta jarska, czy co? A, że Jarek na nim jest. No i chyba cały rząd, to by wiele wyjaśniało. Człowiek, a moja, mówi tak, siedzimy w domu, nic nie robimy, nuda, seria, raz, dwa, trzy. Przewraca się też. I sobie wymyśliła, że pojedziemy na walentynki do spa. No elegancko. Fajnie, fajnie. Źle kiedyś rozszyfrowaliśmy ten skrót, niestety. Jak to źle? No spa, się pije alkohol. Też tak myślałem na początku. No. Dlatego bez wahania zgodziłem się. No wiadomo. Podniecony, no. Że będzie grubo. No. A to niestety. To nie to. No co? Przyjechaliśmy na miejsce. Ubrali mnie w różowy szlafroczek. To tak nie tak jest trochę. Człowiek, wyglądałem jak świnka Pepa. Wyobrażam sobie. Dramat człowieka. No dobra, przebolałem. Zdarza się. Kolejny zabieg. Masaż gorącymi kamieniami. Kamieniami? Ale po co? Iść bajsnić. Też powiedziałem. Pamiętasz, jak kiedyś karczowaliśmy miedzę i zrobiliśmy sobie grzańca w takich puszkach aluminiowych. To było też... Z no. dzieciństwa. No, to co? I jak później wyciągaliśmy te puszki. Gorące były. No. To wyobraź sobie. Pięć takich żuberków. Kamieni na moich plecach. Łe, no masakra. Tak się nie pojadę, spa. Człowiek, mało. Później obrzucili mnie błotem. Jakim znowu błotem, człowieku, co ty gadasz? Pamiętasz tę historię, jak w łezką próbowaliśmy przeskoczyć nasz statek? Pamiętam. Widzisz tą trajektorię lotu naszą? Widzę. No to tyle brakło. No może trochę więcej. No, wylądowaliśmy bardzo awaryjnie. No tak, no. Ale zdarza się. No nic. Jakby coś mieliśmy, doszliśmy do siebie oczywiście no. I wyciągaliśmy nasz motor. No, cały zabłot. Cały był w tym błocie. No. To takim błotem obrzucili mnie od stóp do góry. Skąd oni mieli nasze błoty? Nie, ale śmierdziało tak samo. Masakra. No i co dalej? Dalej. Poparzony w błocie, żeby mnie chyba zakonserwować, czy zmumifikować, obkleili mnie folią. Jaką folią? No, co ty folią, mówisz? To jeszcze normalna folia. Taka jak worki mamy po saletrze. Jak to wiesz, się wala, jak sami zalieje na podwórku. Owinęli się workami po saletrze? Taką właśnie folią po saletrze. Masakra. Drama człowieka. Ja nigdzie nie jestem. Co mam robić? Myślę sobie, godzinę wytrzymam. Aby tylko do tej kolacji. Jedzonko opowiadaj. O, kolację. Jedzonko. No mów mu pokój. Dali nam robaki, pendraki, robaki. Jak zwał, tak zwał jeden. Grzyb. No i co? Moja się nabrała. Powiedzieli la krewetki. Baba. Jadła uszy często. Ale nie znamy ten numer. Przecież takie robaki w zeszłym roku zjadły moje truskawki.
No wiem o co chodzi, wiem o co. Wiesz, to z tym razem zaproszę na ogródek i bon appetit! O, co czego? A do picia co dali? O, do picia, źle. Wino. Chateau d'Empolignan, te sprawy. Człowiek, wino marki rozcieńczone, lekko przefermentowane, sok wiśniowy, rocznik bieżący. Chyba ostatnie sztuki gdzieś tam zostały. Ach, czyli nie to, co wino naszego ciarka. Człowieku. Owoce i siarka. Wino naszego ciarka. Na wino naszego ciarka to nie ma we wsi. I taki to był ten twój smutny wyjazd do spa. Spa, daj! No właśnie. Ale stój. No. Mam pomysł. No lubię twoje pomysły. Mów. Dawaj sąsiad, dawaj. Mamy na wiosce folię po saletrze. No, u mnie jest tyle folii po saletrze, że każdej jest wino. Co dalej? Mamy pendragi na polu? U ciebie jest full, u mnie chyba też. Puszeczki? No, puszeczki pożywka zawsze, w każdych ilościach się znajdą. No i co dalej? Błoto w stawach. Czuję. No, błoto w stawach. Ostatnio? Tak. No jest sporo. No i co? No i tak sobie myślę. A wino jest? No wino już nie ma. Wino wypite. No jadę. No. Nie no, pójdziemy do sołtysa. U sołtysa zawsze ostatnie jest. Ostatnie sztuki. No i co? Jak nie, to dorobimy. I? No. Otwieramy miłosnie spa. Siemy, siema.